Dział 851 Ochrona zdrowia, 851-53 zwalczanie narkomanii 25 tysięcy i przeciwdziałanie alkoholizmowi 135 tysięcy. Tak, to ta w sumie 160 tysięcy na tym dziale równa się kwocie po dochodach z dochodów z alkoholu. Następnie dział 852 pomoc społeczna, 852.01 placówki opiekuńczo-wychowawcze, wydatki ośrodka wsparcia dziennego 87 840, to jest dokładnie tyle, ile dotacja z powiatu, bo to jest na bazie roku poprzedniego, bo ja nie mam kwoty jeszcze dokładnej. I z Rady Sołeckiej przeznaczono 10 dział 852.02 domy pomocy społecznej 340 tysięcy. Są te osoby, które są w domu starczy. Ja wiem, to ja wiem, tylko ja bym się płacił. Czy my jesteśmy? Czy byśmy się nie zastanowili nad tym, bo zaczynają być takie sytuacje. Nie dlatego, żebym był tutaj, ja, bo każdego dotknie tam, że starość i wszystko. Ale te osoby, które przygotowują się do domu starców, najpierw się pozbywają majątku, rodzina jest, rozbierają, a później po prostu idą i tutaj żądają, abyśmy ich tutaj finansowali. To nie jest bagatelna kwota, bo to jest ale od jednej osoby gdzieś w granicach... To na 1800 zł my dopłacamy. Miesięcznie. No. Ja mam przykład, na przykład u nas. To tam, pan Bobisz wie tam, gdzie Gaweł i Golonka mieszka. Ta pani poszła i szybciutko z rodzina się znalazła, sprzedali to wszystko, a my płacimy za nie. Druga osoba była pod Łysą Górą, pani Nowak też. Szybciutko się spieszył syn, żeby to pchnąć, sprzedać. Później wywieźli, też za nią płacimy. Tutaj. Ja może komentarz. Tak jak panie profesorki społeczne mówiły, niestety nie mają mam posłów. No, tak. Ale tutaj jest jeden z podopiecznych. To nie powinno tak być. Z Rudki, który chce przekazać, bo ma pole. Tak słyszałem. Także nieprawda. On jest zakryty, nie widuje się często, bo tam jadę zobaczyć tym wszystkim. To jest ten pan, co tu mieszkał, zaraz o Franka tego. A ma syna w tym dziecku i syny. Po prostu to wszystko przejmuje. No ale był czas, że chciał oddać. A no to może był taki czas, że chciał ale oddać. Ale w tej chwili już tam jest, dobrze mu jest, problemu żadnego Szanowni nie ma. Szanowni Państwo, to już jest historia, więc no, jeżeli ktoś znowu wystąpi z wnioskiem, że coś chce przekazać gminie i tak dalej, to powinno być tak, że przekażę majątek gminie i dopiero wtedy gmina ma prawo płacić, ale nie tak, żeby gdzieś prawo umieścić go. Nie może warunkować, nie może warunkować takich rzeczy. Jak nie może, no jak ma... Jak ma rodzinę, majątek. Rodzina majątek zabierze. Tylko, że robi się wywiad środowiskowy. Jeżeli rodzina nie ma dochodów, żeby pokryć, to niestety obowiązek spoczywa na gminie. Ale osoba która się stara, żeby się dostać do domu starców, majątek ma. Nie ma rzeczy, możemy o tej osobie spróbować, żeby ta osoba nam to przekazała. Natomiast nie możemy tego warunkować. My patrzymy na dochody bieżące tej rodziny i jeżeli z dochodów bieżących wynika, że ta rodzina nie jest w stanie jakby ponosić tych takich świadczeń alimentacyjnych de facto na tego swojego wstępnego, to po prostu obowiązek spoczywa na gminie. Podobnie jak pogrzeby. Bardzo proszę. 852.04 rodziny zastępcze, wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 10 tysięcy. To jest nowe zadanie, które weszło w tym roku. To do tej pory rodziny zastępcze to były powiatowe centra pomocy rodzinie, tak? A teraz weszło nowo. I co to jest? To jest jakaś określona kwota stała? Nie, to po prostu musimy coś zaplanować. Rozumiem. To jest nowe zadanie. Nowe zadanie, nawet nie... Nie za bardzo mamy podstawy, żeby to... No mówię, bo PCPR-y to miały do tej pory. A to jest właśnie znowu z... A na co będą wykorzystane? A gdy nie będą wykorzystane, to idą co? To zostaną przesunięte. Ale są rodziny zastępcze. Potrzeby, bo na pewno takie się pojawią. Tak, są rodziny zastępcze, nie powiem.
Dział 852.12 świadczenia rodzinne. I tutaj na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nie należą nadmiernej wysokości 10 tysięcy i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 3 549 000. Bo to jest dotacji bardzo dużo. Dotacja na to jest 3 569 522. Nie płaci na dzieci. Rozdział 852.13. Środki na ubezpieczenia zdrowotne. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej to jest 19 090. Ale opieka ukryła wynagrodzenia. To znaczy, przepraszam, bo... To taki jest większość. A do których są wynagrodzenia? Nie ma. Te, które pobierają świadczenia i od nich, bo to tak jak na przykład w Urzędzie Pracy ktoś jest zarejestrowany i składkę zdrowotną się płaci. To tak samo tutaj. 3 miliony. Pobiera świadczenie i zdrowotne i się za niego płaci. Nie wiem, to chociaż ile osób tam pracuje. Gdzie to masz? No tu na dole. Wiem, ale wiem. No nie ma. 852.14 zasiłki pomocy na górze. To są ze środków zleconych 24 020. Samorządowe 77 032. No schowane. To jest część dotacji, a część, bo to jest udział. Część musimy sami zapłacić, część dostajemy z dotacji. Zasiłki stałe, kwota 146 tysięcy. Nie ma. Dodatki mieszkaniowe 14 tysięcy. Ośrodki pomocy społecznej 500 tysięcy. Rozdział 852.95. Pozostała działalność to są właśnie pomoc państwa w zakresie dożywiania. I ze środków, na które otrzymujemy dotacje jest 80 192, na prace społeczno-użyteczne 6500 przeznaczamy, dożywianie dzieci i tu jest udział własny 48 tysięcy. Czy tych dzieci aż tak dużo jest, że trzeba ich dożywić? Bardzo dużo. Jest ich coraz więcej. Dużo i jest ich coraz więcej. Chociaż jest też sprawa... A panie burmistrzu, ile osób pracuje? Bo tutaj nie ma ani ile idzie na wynagrodzenia w opiece społecznej. Pracuje gdzie? W opiece społecznej. I czy pan ma jakiś wpływ na ilość zatrudnionych w opiece społecznej? Bo ja mam taką sytuację. Ja mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to jest takie rozporządzenie, które nas obliguje do tego, aby zatrudniać jednego pracownika socjalnego na 2000 osób. A zatem w gminie Wolnisz, która ma 13 280 mieszkańców, musimy zatrudniać 7 pracowników socjalnych. A jeszcze na pół etatu, czy nam na umowę zlecenie to znaczy, są? Robimy to na części etatu, oczywiście, żeby sobie jakoś radzić. Część tych pracowników socjalnych zatrudniona jest w ramach POKL-u, żeby zmniejszyć koszty. No niemniej jednak w tym momencie, przynajmniej jak chodzi o pracowników socjalnych, to ta liczba jest 7, ponieważ również uwarunkowane było to tym, że jeżeli chcemy wejść w program POKL, to musimy mieć pełną wymaganą liczbę pracowników socjalnych. A pani sekretarz, jeśli można jeszcze, bo mieszkańcy mojego sołectwa mówią, że no, coś jest nie tak jednak z tą pomocą, że węgiel w woreczkach się przywozi niektórym, a oni od razu to sprzedają. To pewnie nie uniknie. Nie, ja wiem, ale czy nie można jakiejś innej, no bo jeszcze mówią, że niektórzy nie powinni mieć opieki, a mają opiekę, a ci co powinni mieć, nie mają opieki. No ale są takie sprawy, których nie potrafię się udowodnić. Przychodzą obie dwie osoby. Szanowni Państwo, wnosił pytanie skierowane ewidentnie do pani sekretarz, dwa zdania na ten komentarz po prostu. Nie możemy tak, że wszyscy będziemy odpowiadać na pana pytania pana radnego. Bardzo proszę. No nie wiem, czy mam się do węgla odnosić. Nie, tylko wiesz, czy jest jakiś wpływ. Wydawało się chyba przedtem, że pomoc rzeczowa jest bardziej właściwa w takich przypadkach niż pomoc pieniężna, bo się mówiło, że się udziela świadczenia pieniężnego, ta osoba nie dostaje świadczenia rzeczowego, tylko pieniężne i te pieniądze dalej przepuszcza i nic z tego nie wynika. W związku z tym celowym było dawanie świadczeń rzeczowych. No jak się okazuje, państwo macie takie doświadczenie, że i świadczenia rzeczowe ulegają upłynnieniu i tutaj jakby już no my nie mamy na to wpływu jako urząd, prawda? Tylko, że było praktykowane tak, że
tylko to było w porozumieniu na przykład ze sklepami GS-u czy z prywatnymi, pewne środki dostawał podopieczny i ta właściciel placówki handlowej mógł mu tam załóżmy za 10 zł dziennie dać czy chleb czy coś innego, że te środki, które dostał, żeby nie wykorzystał w jednym dniu, tylko przez cały miesiąc, żeby przychodził i po parę złotych. To żeby nie doszło do takiej sytuacji, że w jednych trzech dniach to przepuści, a za dwa tygodnie nie ma z czego żyć. I, po te, i była taka reglamentacja, po 10 zł czy ileś i później ten sprzedawca przychodził i rozliczał tutaj w opiece społecznej to, co mu wydał. To znaczy, proszę Państwa, to jest tak, że są różne rodzaje tych środków rzeczowych. Jeżeli ktoś się zwraca do nas, że nie ma na opał, czy nie ma opału i zwraca się tutaj już de facto o konkretną pomoc, to czasami się takiej pomocy po prostu udziela, typowo pod opał czy pod energię elektryczną, jeżeli to jest sezon zimowy. Tego się nie da uniknąć, bo na przykład jest taka sytuacja, dwie osoby przynoszą zaświadczenia, że są bezrobotne. Związki zawodowe. Ale jakby mu powiedział za tydzień, że masz tu pracę, to on mówi, że nie, bo on pracuje za granicą. No w tym roku to zostało i tutaj, a dlaczego ma nie wykorzystać, tu wziąć tutaj jakiegoś tego zasiłku czy czegoś? Okazuje się, że to pani dyrektor. Siedzi cały czas. Kiedy tak się tu zameldować, to się zameldujemy. No ale póki co, proszę Państwa, mamy takie, a nie inne prawo. Nie jesteśmy tego w stanie zweryfikować. Ktoś się nam przedstawił swoimi dochodami, ale jeszcze się na to nie tak dawno u pana burmistrza, to mówię, pan burmistrz wie, o kogo chodzi. Tutaj co byli na tą skargę na mnie tego. Z pretensjami, że ja tutaj wszystko zrobiłem, żeby oni nie dostali z opieki społecznej pieniędzy. A jeszcze notabene, to nie wiem czy Państwo wiecie, opieka jest utajniona. Sołtys nie ma żadnego ani radnych wpływu, nawet dowiedzieć się kto dostaje. No ale z wielkim żalem, że ja im tu może tu coś zaszkodziłem. A po co? I zaraz się kapać, kto bierze. No to po co to wpisali w komisję o no ja się ujawnił, muszę się ujawnić. Dobrze, jedziemy dalej. Dział 853, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 853-33 Powiatowy Urząd Pracy, dyżur pracownika z Powiatowego Urzędu Pracy 3600. I pozostała działalność, projekt Szansa KOLKL, projekt dotyczy pomocy społecznej, 162 154. I przy tym, w tym miejscu od razu powiem, jaki jest nasz udział własny, bo tutaj radny pytał. Jest to umieszczone w dziale, udział własny nasz, w dziale umieszczony jest 852 14, zasiłki i pomoc w naturze i to jest kwota 26 332 do tego projektu. Kolejny dział 854, edukacyjna opieka wychowawcza. O świetlicach rozmawialiśmy już i teraz w tym dziale poza świetlicami są stypendia dla uczniów w wysokości 20 tysięcy. I tam wynagrodzenia też są? W świetlicach? Tak. Te 226 tysięcy? To ja ile etatów jest? Ile? Już pani mówi, słuchaj. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 195 710. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 425. Świadczenie na rzecz osób fizycznych 18 513. To ile osób jest zatrudnionych? To już trzeba panią Marysię pytać, bo ja dostaję. W szkole podstawowej, to świetlica. Szkoła podstawowa. Tak. Tylko. To jest ta świetlica, co dzieci przychodzą o 6 rano? To znaczy, jeśli chodzi, to znaczy ja nie powiem ile jest etatów, bo nie wiem, nie chciałbym tu znów, żeby w dużej szkole, czyli tej, która jest przy szkole, jest jeden etat. To jest jedna płaca. No to na co idzie 226 tysięcy? Panie Jacku, no. Natomiast jeśli chodzi o małą szkołę, to o ile dobrze kojarzę, jest tam pani kierownik, która zajmuje się od razu stołówką szkolną. I chyba są, nie wiem, dwa lub trzy etaty, czyli łącznie w małej szkole jest 4 etaty w świetlicy szkolnej. To są czyli dwa. Razem 5. No nie wiem, czy 5. Myślę, że koło 4. Nie chciałbym naprawdę tutaj w tym momencie, bo to by no dobra, to na sesję przygotujemy. Natomiast powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o szkołę podstawową, to naprawdę
bo zresztą to pan wiceburmistrz, pan no bo, świetlicy w małej szkole tak zwanej. Panie przewodniczący, bo znaczy okaże się, bo tak, okaże się, że jak 100 dzieci jeszcze dojdzie z Łoponia i z Minówki, to trzeba będzie jeszcze 3 osoby zatrudnić. Znaczy ja myślę, że tam no bo oni przyjadą o 5 czy o 6 i będą do 17. To jest do 3. Albo nie przyjadą. Albo nie przyjadą. Szanowni państwo, pan przewodniczący chciałbym, żebyście państwo wysłuchali, co pan przewodniczący ma w tej kwestii do powiedzenia. Znaczy ja myślę, że jeżeli będziemy w którymś momencie, bo dzisiaj mówimy o budżecie, ale jeżeli będziemy dodyskutowywać pewne kwestie dotyczące świetlicy, to po pierwsze kwestia jest następująca. Jak ta świetlica działa? No i kwestia też lokalowa, zresztą tu panowie burmistrzowie tą kwestię mają rozeznaną, dlatego że tam jest kwestia nie tylko, proszę państwa, opieki nad dziećmi, ale tam są dzieci wychodzące, wchodzące, wyjeżdżające, w związku z tym te panie muszą mieć no, oczy dookoła głowy, bo tych dzieci wychodzących do autokarów, z autokarów jest naprawdę wiele, także to na pewno świetlice tutaj w szkole w Rynku, bo wiadomo, świetlica w szkole na szkolnej to nie jest wielki problem. Tam ona działa przez dzień, wiadomo, że pani opiekuje się dziećmi, które rano przyjechały, ona działa od 7 godziny, działa do godziny 3, pół do 3, bo tak się kończą, 20 po drugiej kończą się lekcje. No i to nie jest problem, bo to jest jakby prosta, standardowa rzecz, dzieci są większe. Natomiast większy problem jest, jeżeli mamy do czynienia z dziećmi w klasach 0-3. Ale tak naprawdę myślę, że kwestia działania świetlic to jest, no to jest kwestia odrębnego tematu, bo tu by można naprawdę dzisiaj długo, długo o tym rozmawiać i nie wiem, no oczywiście, jeśli państwo sobie życzą, to możemy rozmawiać, ale nie wiem, czy jest do końca pora. Czy stypendia dla po prostu dla uczniów 20 tysięcy w roku 2011 były po prostu już wypłacone, czy przekładamy to na drugi rok? Panie burmistrzu, to do pana bardziej. Kwestie stypendium. Stypendia te 20 tysięcy. W końcu grudnia chyba są płacone. One są płacone zawsze w grudniu. I będą jeszcze, bo to są kolejne transze. To przychodzą pieniądze. No nie, bo to jest raz w roku. Tak, w grudniu są płacone. Ale wszystko wydamy, czy coś zostanie, czy nie, przekroczone. To się dzieli, to się dzieli. No. Jeżeli jest więcej pieniędzy, to dostają po większych tych kwotach. No bo to dostają i podstawówka, i średnia, i ponad. Nie tylko. Wszyscy. No ale jak to ma być wypłacane w grudniu, to już powinno być ogłoszenie, że nie możemy klasyfikować. To się składa się do końca października, to studenci jeszcze składają. Takie ustawodawca nam tabelki, działy, rozdziały narzuca. To znaczy, że ta kwota świetlicy szkolnej, która jest w podstawówce, ona jest tak jakby kwotą dodatkową do szkoły podstawowej i budżetu. Do budżetu. No, to wszystko dochodzi do tych 18 milionów, co brakuje. No. O, to jeszcze jest większa kwota? To jeszcze jest większa. Szanowni państwo, weźmy z powrotem do meritum sprawy, naprawdę.